W najnowszym wydaniu Flesza walne zgromadzenie wspólników spółki Szpital Tucholski. Zaproszenie na konferencję Zrozumieć autyzm. Powstaną nowe domy dziecka. Przetarg na sprzedaż działki po komendzie policji. Jak subskrybować kanał Powiat Tucholski na YouTubie. W cyklu o starostwie finanse. W dniu dzisiejszym odbyło się walne zgromadzenie wspólników Szpitala Tucholskiego, które odbywa się co roku, na którym następuje zatwierdzenie wyniku finansowego szpitala oraz udzielenie absolutorium zarządowi szpitala i Radzie Nadzorczej szpitala. Właścicielami Szpitala Tucholskiego jest przede wszystkim Powiat Tucholski, Gmina Tuchola i pozostałe samorządy wchodzące w skład Powiatu Tucholskiego z wyjątkiem Gminy Kęsowo oraz kilka udziałów znajdujących się w rękach prywatnych. Szpital w zeszłym roku zanotował dodatni wynik finansowy. Wyleczyliśmy więcej pacjentów niż w roku 2014. Większą ilość pacjentów przyjęliśmy w poradniach specjalistycznych i wykonaliśmy większą ilość badań diagnostycznych. Największe problemy szpitala w zeszłym roku to przede wszystkim niedobór wyspecjalizowanej kadry medycznej. Bardzo trudno pozyskać lekarzy niektórych specjalności, ale też w coraz większym stopniu pielęgniarek. Starosta Tucholski i Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym z Gdańska organizują konferencję Zrozumieć autyzm. Dziś odbyło się spotkanie robocze w starostwie, na którym ustalono termin 13 września o godzinie 9 w Księżnicy. Na konferencji powiatowej, bezpłatnej i otwartej będziemy mówić o autyzmie, zespole Aspergera i formach pomocy dla osób autystycznych i ich rodzin. Powiat Tucholski musi podzielić placówkę opiekuńczo-wychowawczą do standardu 14-osobowego. Dlatego starosta Tucholski podjął decyzję o pobudowaniu dwóch domów dziecka 14-osobowych. Powołał komisję, która przeprowadziła wizje lokalne na wszystkich wskazanych przez gminy działkach. Komisja podjęła decyzję, że najlepszą lokalizacją są działki w Żalnie, Gostycynie i w Śliwicach oraz budynek w Kęsowie, gdzie znajduje się urząd pocztowy. Z tych działek zostaną wybrane dwie lokalizacje, a środki na budowę domów dziecka zostaną pozyskane z Unii Europejskiej. Starosta Tucholski reprezentujący Skarb Państwa ogłosił przetarg na zbycie nieruchomości położonej w Tucholi przy ulicy Pocztowej. Jest to nieruchomość po byłej komendzie powiatowej policji. Działka o powierzchni 851 m2, zabudowana budynkami gospodarczo-garażowymi, 6 garażami oraz budynkiem byłego aresztu. Przetarg odbędzie się 29 lipca 2016 roku o godzinie 10 w Starostwie Powiatowym w Tucholi. Wydział Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Tucholi samodzielnie prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o uchwałę budżetową. Wydział ten zajmuje się przygotowywaniem projektów uchwał, projektów zmian budżetowych, zapewnia prawidłową obsługę finansowo-księgową starostwa podległych jednostek organizacyjnych powiatu. W oparciu o księgi rachunkowe sporządza sprawozdania budżetowe, sprawozdania finansowe, jak i sprawozdania z wykonania budżetu powiatu tucholskiego. We'll be right back.